Siatkarki Leclerc-Radomki znowu stoją przed trudnym zadaniem. Podopieczne Jacka Skroka wygrały na razie tylko jeden mecz i zajmują ostatnie miejsce w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet. Radomianki wciąż płacą frycowe. Developers to obecnie piąta ekipa ligi. Klub z Rzeszowa ma krótką historię, bo powstał w 2012 roku, ale za to wielkie ambicje. Leclerc-Radomka nie stoi jednak na straconej pozycji. Kolejny mecz, który chcemy wygrać, albo przynajmniej zdobyć punkty. Myślę, że to, czy tak się stanie, zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze od tego, jak sami będziemy grać zagrywką, po drugie, jak będziemy realizować nasze założenia taktyczne, a po trzecie, czy unikniemy błędów własnych. W radomskim zespole panuje mobilizacja. Siatkarki Leclerc-Radomki mocno wierzą w zwycięstwo. To jest nasza słaba strona, że zdarza się dużo przestoi. Nie wiem, czy zależy to od głowy, czy jeszcze może w większości nas braku doświadczenia, ale mam nadzieję, że w tym meczu, tak jak trener powiedział, chociaż wyjdziemy z tego obronną ręką z tych przestoi, no albo najlepiej by było, jakby się w ogóle one nie zdarzały. Spotkanie Leclerc-Radomka Developers Skyres Rzeszów rozpocznie się o godzinie 18:00.